Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. W tej części materiału chciałem powiedzieć kilka słów na temat modyfikatora Mask. A więc zaczynamy. Aby wyjaśnić, na czym polega działanie tego modyfikatora, na początku musimy zapoznać się z czymś takim jak pojęcie grup wierzchołków. Otóż mam tutaj wstawioną do sceny kulę, przejdę do trybu edycji i włączę widok siatki. Po odznaczeniu widzimy, że kula składa się z wielu wierzchołków. W Blenderze można te wierzchołki przypisać do tak zwanych grup, tworząc po prostu osobne grupy mające różne przeznaczenie. Aby to zrobić, należy wejść do panelu Object Data i skorzystać z małej listy, która obecnie jest pusta, o nazwie Vertex Groups. Stwórzmy sobie jedną grupę wierzchołków. Robię to naciskając przycisk plus. Grupę mogę nazwać na przykład pierwsza. Utworzenie grupy nie powoduje, że wierzchołki automatycznie w niej się będą znajdować. Zatem trzeba najpierw je zaznaczyć, na przykład box z selectem, i potem, aby przypisać je do grupy, naciskam przycisk assign. W tym momencie mogę odznaczyć wierzchołki. Zapomniałem włączyć wyświetlania przycisków, przepraszam. I teraz, kiedy już mam wierzchołki do tej grupy przypisane, mogę kontrolnie je zaznaczyć. I jak widać, ich przypisanie pozostało zapamiętane. Mogę stworzyć sobie jeszcze inną grupę, na przykład taką. Dodajemy sobie tutaj nową grupę. Nazwę ją na przykład średnica. Naciskam assign i teraz mogę zrobić deselect, select i to działa. Oczywiście wierzchołki mogą być w wielu różnych grupach. Na przykład wierzchołki z grupy pierwszej znajdują się w tej lewej połowie kuli. Natomiast te, które są na średnicy, również są w obszarze zajmowanym przez lewą połowę kuli. Jeżeli zrobię deselect, to je odznaczę. Więc te wierzchołki, które są tutaj, znajdują się obecnie w dwóch grupach i to jest w porządku. I teraz tak. Te grupy wierzchołków przydają się do wielu różnych rzeczy, których nie będę teraz omawiał. Natomiast modyfikator Mask korzysta właśnie z takich grup. A więc dodajmy sobie taki modyfikator. On znajduje się w grupie generatorów geometrii. Mamy Mask. No on jest bardzo prosty. Widać, że mamy tryb grupy wierzchołków i możemy wybrać sobie grupę wierzchołków. No i mogę wybrać grupę, na przykład pierwszą. Pierwsza grupa wybrana, ale na pozór nie widać żadnego działania. Dzieje się tak dlatego, że ten modyfikator działa oczywiście w trybie obiektowym. W trybie edycji widzimy całą siatkę, a w trybie obiektowym widać tylko połowę tej kuli. I jest to ta połowa, która była zaznaczona i wybrana do grupy wierzchołków. A więc Mask działa tak naprawdę jako maska, usuwając z mesza wszystkie wierzchołki, które nie znalazły się w wybranej grupie. Jeżeli zmienię grupę na przykład na średnicę, mam wierzchołki ze średnicy. Ciekawą własnością tego modyfikatora jest to, że można odwrócić zaznaczenie i wybrać wszystkie wierzchołki, które nie należą do naszej grupy. Powoduje to, że wtedy w moim meszu pojawiają się dziury, wycięte bardzo ładnie. No i to jest całe działanie tego modyfikatora. Można używać go do wycinania częściowego geometrii, no i przez to uzyskiwania dostępu do wnętrza danych meszy. Ok, dziękuję bardzo. A jeszcze jedna rzecz. Mamy tu jeszcze jeden tryb, tak zwany armature, ale on działa na kościach, czyli na systemie podtrzymującym mesza, pozwalającym go modyfikować. Nie będę tego teraz omawiał, bo temat związany jest z animacją postaci. Dobra, teraz już dziękuję. Do zobaczenia.